29 kwietnia 1982 roku został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tańca, obchodzony na całym świecie. Dzień ten został ustanowiony przez Międzynarodowy Instytut Teatralny. Wybrano taki dzień, ponieważ tego dnia został ochrzczony Nobel, Jean-Georges Nobel, który jest znany jako ojciec baletu z akcją. Stworzył on balet, który był wystawiany na scenach i miał on treść. Taniec jest znany nam od zarania dziejów. Już od początku, gdy człowiek istniał, tańczył. Czy to do rytmu bębnów, czy powoli, gdy powstawały instrumenty, do instrumentów. Tak naprawdę, żeby tańczyć, nawet nie trzeba muzyki. Wystarczy, by mieć ją w sercu. Taniec można tańczyć wszędzie, zarówno w domu, jak i na scenie, również na sali baletowej. Mamy różne rodzaje tańca, zarówno balet, który mi jest najbardziej znany i lubiany, taniec współczesny oraz taniec jazzowy. Ale nie zapominajmy o hip-hopie i o innych rodzajach tańca, jak taniec towarzyski, taniec sportowy. Akrobatyka również może być tańcem. Ważne, żeby taniec sprawiał nam radość i zawsze był dla nas przyjemny. Również tańczenie na imprezie jest tańcem, pamiętajcie. Dlatego spróbujcie w ten dzień, 29 kwietnia, chociaż przez chwilę potańczyć i uczcić ten piękny dzień.